Sfeda Audio i Lampizator, tegoroczne audio-wideo show w Warszawie. Konstruktor głośników, monitorów studyjnych, Arek Sfeda. W tegorocznej edycji audio show premierę miały głośniki Sfeda Audio Gabi. Te lata, także spokojnie. Bo... laboratorium to puścisz później. A to nie znaczy, że źle. A teoretycznie znaczy to teoretycznie. Same ciekawe gości. Najbardziej zapadający w pamięć to legendarny Janusz Krzywacz z Alicją Perkowską z zespołu Laboratorium, winyl Anatomii Lessem wydany w 1986 roku w Szwajcarii, który zaskoczył wszystkich i treścią muzyczną ponadczasową i realizacją, tłoczeniem. Odsłuchaliśmy też najnowszy album grupy Laboratorium Now, tym razem z Cyfry. Zresztą jest to ciekawa sprawa, bo album Now powstał na głośnikach Sfeda Audio i za ten album dostałem też od zespołu Laboratorium złotą płytę. To jest jedyny chyba znany mi przypadek, kiedy producent głośników otrzymuje złotą płytę. To jest naturalne i często spotykane w Stanach nagrody Grammy, ale w Polsce chyba się to nie zdarzyło, żeby producent głośników dostał złotą za. Następni goście? Był też Michał Mioduszewski, perkusista Lecha Janerki, ale nie tylko. Jego solowy produkt z Markusem Reuterem nazywa się Onerika. Markus Reuter to jest legenda. Odsłuchaliśmy najnowsze wspólne dzieło Michała i Markusa, album Onerika. On jest dostępny na platformach streamingowych i polecam, bo panowie stworzyli niebywały klimat, niebywałą atmosferę muzyczną. Rzadko się zdarza, żeby materiał muzyczny był tak spójny i tworzył taką niesamowitą aurę. Także polecam, kto nie słyszał, polecam Onerika na serwisach streamingowych. Żywa muzyka rządzi się innymi prawami i tutaj ja posiadam taką nadzieję, że jednak audiofile też słuchają zespołów, które istnieją. To żywa muzyka to są przede wszystkim emocje. No tak, te audiofilskie utwory niektóre są karykaturalnie pokazują audiofilskość, czyli no, mało tam muzyki, a dużo efekciarstwa i efektów specjalnych tak naprawdę. Wolę prawdziwą muzykę, wolę te emocje, które doświadczam podczas stąd też. Ja to swoją drogą bardzo ciekawe, jak Sfeda Audio Gabi zachowałoby się przy live. I ze wszystkim, z każdym takim materiałem sobie radzi, ma zapas dynamiki, jest w stanie zagrać z takim decybelarzem, który no już jest bardzo niebezpieczny dla uszu. Jest troszeczkę, jest jak na rockowym koncercie, jest bardzo głośno. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń dynamiki. Większość głośników się w tym momencie wyłoży i nie jest w stanie z małymi zniekształceniami zagrać głośno, a tu możemy z małymi zniekształceniami zagrać bardzo głośno. Czyli bardzo hipotetycznie mogę sobie w przyszłym roku na tych kolumnach puścić Janusza Grzywacza na żywo. Z całą grupą Laboratorium. Będzie. Pani mówi, to jest. Dziękuję panu.